Szok i niedowierzanie. Jasnowidz Jackowski miał rację. Śmierć polityka Żałoba w Sejmie przewidział śmierć Kornela Morawieckiego. Nieprawdopodobna historia, przepowiednia realizuje się na naszych oczach. Przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego realizuje się praktycznie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, przepowiednia z 2017 roku, dokładnie z 5 grudnia. Tutaj macie dowód, tak? Przedstawiam ją na swoim kanale, dokładnie po prawej stronie wam pokazuje, 5 december 2017, ona się realizuje. Tutaj warto powiedzieć, że Jasnowidz Jackowski mówił o tym, że nie zawsze po prostu przepowiednia musi się zrealizować co do miejsca i czasu, to może być odłożone w czasie, tak? To, że powiesz, że coś się wydarzy, to nie oznacza, że musi się wydarzyć już za kilka miesięcy czy w tym roku i teraz to się praktycznie realizuje. Krzysztof Jackowski mówił wprost: śmierć polityka Żałoba w Sejmie. Posłuchajmy. Witam, z tej strony mówi Basza i dzisiaj Okiem Baszy będzie poświęcone żałobie w Sejmie, za żałobie, której mówił Krzysztof Jackowski w swojej przepowiedni. Wiele tak naprawdę osób z was, nagrałem wcześniej filmik, który mówi o tym, że jakiś kluczowy, znany polityk umrze jesienią w Polsce. Wiele osób tak naprawdę wskazało mi na fakt, że tutaj nie była mowa konkretnie o danej osobie, a raczej mówiło się po prostu o tym, że w Sejmie nastąpi żałoba narodowa, że po prostu Sejm będzie pogrążony w żałobie. No i właśnie to się praktycznie realizuje. Wiemy, że Kornel Morawiecki to jest tak naprawdę ojciec premiera Morawieckiego, zasłużony tak naprawdę działacz Solidarności i praktycznie ta przepowiednia realizuje się na naszych oczach. Nieprawdopodobna sytuacja. Muszę powiedzieć, że ja już to po prostu praktycznie przeczuwałem wcześniej, nawet nagrałem taki filmik, aczkolwiek go nie opublikowałem. Zaraz wam przedstawię ten filmik. Ten filmik po prostu znajduje się tutaj, jeśli się nie mylę, tutaj. Zobaczcie sobie, ten filmik wrzuciłem 28 februar 2019 roku. Ja wiedziałem, o kogo tak naprawdę może chodzić, tylko nie chciałem po prostu mówić tego publicznie. Ten film został ustawiony jako prywatny. Już za chwilę poznasz szokującą przepowiednię. Przepowiednię na 2019 rok, która mówi o śmierci. Śmierć Morawieckiego, polityka w 2019 roku. Ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Od razu chcę powiedzieć, że przedstawiam przepowiednię. Nikomu nie życzę śmierci. Życzę oczywiście każdemu, żeby żył jak najdłużej w zdrowiu i dobrobycie. Natomiast przedstawiam przepowiednię. Przedstawiam na swoim kanale setki przepowiedni. Jedna z tych przepowiedni mówi o tym, że w 2019 roku dojdzie do śmierci czołowego polityka Morawieckiego, powiedzmy sobie wprost. I tutaj o kogo może tak naprawdę chodzić w tej przepowiedni? W jakiej okoliczności ta osoba może umrzeć? Ta przepowiednia nie mówi o tym, tylko mówi o tym, że będzie śmierć, 2019 rok i to jest polityk, tak, to jest czołowy polityk. No, wiemy o tym, że premierem Polski jest tutaj Mateusz Morawiecki, ale może to chodzić prawdopodobnie o ojca Mateusza Morawieckiego, a więc Kornela Morawieckiego. Ta przepowiednia też się może odnosić, bo przecież jest to zasłużony działacz opozycji, polityk, też marszałek. Teraz sobie wyobraźcie, ten film praktycznie wrzuciłem, jak tutaj widzicie, 27 lutego 2019 roku. Nagrałem ten film, natomiast zabrakło mi tak naprawdę odwagi, żeby to publikować, no bo to nie jest jakby... Wiedziałem, o kogo chodzi tak naprawdę i rzeczywiście... Tak, który ostatnio bodajże ma problemy ze zdrowiem. Niewątpliwie ta przepowiednia mówi o tym, że w 2019 roku dojdzie do śmierci, będzie wielka żałoba w Sejmie, nastąpi pogrzeb czołowego polityka, no i ta przepowiednia mówi wprost, że chodzi tutaj o Morawieckiego, ale nie jest powiedziane dokładnie, tak, o którego... Teraz wróćmy sobie do tej przepowiedni właśnie Jasnowidza Jackowskiego. Oczywiście Jasnowidz Jackowski powiedział, że będzie żałoba w Sejmie. Ja jakby to doprecyzowałem, mówiłem, że będzie tutaj dokładnie chodziło o jakiego polityka. Nie upubliczniłem ten filmik, teraz ten film możecie zobaczyć. I teraz co mówiłem właśnie w 2017 roku, wtedy właśnie to było 5 december, 5 grudnia. Tak naprawdę można to interpretować na dwa sposoby. Z jednej strony może to być śmierć jakiegoś kluczowego polityka. Śmierć kluczowego polityka, tak? Wiemy, że Kornel Morawiecki to był zasłużony tak naprawdę polityk, tak? Zasłużony działacz Solidarności. Wódcy partii politycznej. Z drugiej strony... Chyba po prostu Kornel Morawiecki też był po prostu w Prawie i Sprawiedliwości, tak? Później chyba wystąpił po prostu z tej partii. Może to być spowodowane na przykład jakimś wypadkiem losowym, katastrofą, na przykład w górnictwie, katastrofą jakiegoś samolotu, gdzie zginą zwykli ludzie, nawet nie mówię tutaj o VIP-ach. Bo Jasnowidz Jackowski mówił tylko o tym, że będzie żałoba w Sejmie, tylko o tym praktycznie mówi. Ja tutaj doprecyzowałem konkretnie o co może chodzić i też później, jakby dwa lata później właśnie w lutym w tym filmiku, którym tutaj widzicie, dokładnie 20
27 lutego powiedziałem, o kogo dokładnie może chodzić, tak, tylko nie upublicznienia tego filmu, no bo no nie chciałem tego po prostu, a dzisiaj po fakcie wiemy, że rzeczywiście miałem rację. Natomiast niewątpliwie tutaj Jasnowidz na to wskazuje. Ta przepowiednia, myślę, że jest bardzo tutaj tajemnicza, tak, bo nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy, a wiemy na pewno, że coś będzie po prostu nieprzyjemnego. Jak wiemy, w ostatnich latach w Polsce bardzo często dochodziło do żałób narodowych, do tragedii. Chyba najwięcej po prostu tych żałób narodowych, tych tragedii miało miejsce w czasie, kiedy prezydenturę miał tej świętej pamięci Lech Kaczyński. Znaczy, ja nie chcę po prostu w żaden sposób wiązać do tego, akurat w tym czasie, kiedy on był prezydentem, to rzeczywiście w Polsce dochodziło do różnych po prostu tutaj tragedii, tak? Jakby zbiegło się to w tym czasie, no, między innymi tutaj katastrofa w hali po prostu w Katowicach, a także po prostu inne tragedie, tak, tragedie po prostu w górnictwie, w kopalni. No ciekawe jest na pewno po prostu spostrzeżenie, ciekawe jest na pewno spostrzeżenie, zwłaszcza, że do końca tej jesieni tak naprawdę zostało niewiele czasu. Ale nieprawdopodobna sytuacja, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego. Kolejna przepowiednia, która praktycznie się realizuje, tak? No muszę powiedzieć, że jestem zszokowany. Chcę od razu powiedzieć, że ja nie jestem adwokatem Jasnowidza Jackowskiego, tak? Ja przedstawiam tak naprawdę to, co on przedstawia, jego przepowiednie wizje i później to weryfikuję i ta przepowiednia się zrealizowała. Tu chcę od razu powiedzieć, bo to jest odniesienie praktycznie dwa lata temu, w 2017 roku. Wszystko praktycznie się dzieje, tak? Teraz na jesień, mamy praktycznie jesień, mamy dokładnie, zaraz wam pokażę, kiedy to nagrywam, 30 września, tak, tutaj godzina 13:21, czyli praktycznie, no prawda, tak, żałoba w Sejmie jesienią praktycznie. Zaraz rozpocznie się praktycznie zima i tak naprawdę o kogo mogłoby tutaj chodzić, tak? Ja mówiłem wcześniej, że może dojść do śmierci jednego z czołowych polityków, chociaż tak naprawdę nie wiem, jakiego tutaj by chodzić. O, właśnie, mówiłem w 2017 roku, mówiłem, że może dojść do śmierci jednego z czołowych polityków. Później to tak naprawdę doprecyzowałem, tak? Ja mówię, że to może prawdopodobnie chodzić tutaj o ojca premiera. Przykra tak naprawdę sprawa, ale przedstawiam przepowiednie dla tych osób, które są zainteresowane. Oczywiście nikomu nie życzę tutaj śmierci, tak, no bo to jest zawsze tragedia, ogromny dramat. Natomiast niewątpliwie tak mówi przepowiednia, tak? Tak po prostu ta przepowiednia mówi, że w 2019 roku umrze czołowy polityk, mąż, można powiedzieć, stanu, tak, i to będzie Morawiecki. Być może będzie chodziło to po prostu o innego polityka o podobnym nazwisku. Jeśli macie po prostu tutaj jakieś tak naprawdę osoby, tak, które znacie, które są politykami o tym samym nazwisku, to możecie napisać w komentarzach. Natomiast no ja bym powiedział, że to będzie właśnie dotyczyło tak prawdopodobnie tutaj Kornela Morawieckiego, a więc ojca Mateusza Morawieckiego. Przykra niestety przepowiednia, no ale ta przepowiednia właśnie w ten sposób mówi. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Zobaczcie sobie, kiedy po prostu ten film został przesłany. 27 lutego 2019 roku o 10:42. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, to jest praktycznie 30 września 2019 roku. Kornel Morawiecki trafił co prawda do szpitala, ale nie był przecież w szpitalu od lutego tego roku. Także no nieprawdopodobna tutaj sytuacja. Wróćmy jeszcze do tej przepowiedni z 2017 roku. Oczywiście jest to przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Chodziło o politykę? Natomiast ja tylko doprecyzowałem, o kogo może chodzi dokładnie. Na pewno taka po prostu jakby przepowiednia jest bardzo niebezpieczna, bardzo tajemnicza dla nas, dla zwykłych ludzi. Co też może się wydarzyć? Czy to też będzie miało jakiś wpływ na nasze zwykłe życie, na życie po prostu każdego z nas? Powiem tylko o takiej rzeczy, że tutaj po prostu była taka sytuacja, że Jasnowidz miał taką sytuację, gdzie w miejscowości, w której mieszka, przepowiedział praktycznie komendantowi policji w tej miejscowości, że następnego dnia czy najbliższych dniach będzie chował razem ze swoimi kolegami, kolegę z policji, na co on po prostu pukał się w czoło, tak, mówił, no przecież to jest niemożliwe, tak, nie zna żadnych tutaj kolegów, zna po prostu komendę policji i tak dalej, zna po prostu pracowników i nie wyobraża sobie, żeby tak naprawdę... Nieprawdopodobna sytuacja, tak, no można powiedzieć tutaj działanie zbiorowe, tak, Jasnowidz Jackowski powiedział, że będzie żałował w Sejmie, ja to praktycznie doprecyzowałem w jednym z filmików, no nieprawdopodobna historia i dzisiaj rzeczywiście to się praktycznie realizuje. Oczywiście chcę powiedzieć, że to jest ogromna tragedia i wyrazy współczucia i tutaj moje szczere kondolencje, natomiast no pamiętajmy, że mój kanał to jest kanał po prostu z przepowiedniami, ja przedstawiam przepowiednie, później je po prostu oceniam, weryfikuję, tak, i jakby no nieprawdopodobne jest to, że można było to po prostu przewidzieć praktycznie, tak? Nieprawdopodobna absolutnie sytuacja. Tak jak mówię, jeśli chodzi o przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego, mówił o tym, że nie zawsze przepowiednia musi się realizować co do miejsca i czasu. Natomiast czas był ten, o którym mówił Jasnowidz, a więc jesienią będzie żałoba w Sejmie. Jesienią będzie żałoba w Sejmie. O tym praktycznie mówił Jasnowidz Jackowski i to się praktycznie realizuje, tak? To się praktycznie realizuje tutaj. No Jasnowidz tam mówił, że po prostu jeszcze widzi, że w Sejmie, tak? Że po prostu w Sejmie była ta żałoba, czyli to musiałoby być związane
związane w jakiś sposób z czynnym politykiem. No wiemy, że Kornel Morawiecki był przecież posłem, tak? Jest ojcem premiera, więc wiadomo, że po prostu ta żałoba będzie w Sejmie. Nieprawdopodobna historia. Jakiś kolega miał po prostu odchodzić na emeryturę i tak dalej. Co się okazało, że rzeczywiście Jasnowidz tutaj miał rację, ponieważ żeby i ta zapowiedź nie miała miejsca, tak? Tylko w jakiej formie? Czy ona będzie dotyczyła rzeczywiście tych polityków, czy będzie dotyczyła zwykłych ludzi? No i kto na tym najbardziej ucierpi, tak? Początkowe interpretacje też były takie, że mogłaby nastąpić właśnie ta żałoba. Ta żałoba by była związana z na przykład jakąś katastrofą i że Sejm by oddałby tutaj hołd osób w jakiejś katastrofie, na przykład samolotu i tak dalej. Tak, no dzisiaj już wiemy, że to jest tak naprawdę żałoba po śmierci znanego. Że okres grudniowy to jest taki czas, gdzie tak naprawdę wszyscy biegają za prezentami, pracują jak ta przepowiednia tutaj Krzysztofa Jackowskiego się sprawdzi. Bardzo, bardzo jest ona taka enigmatyczna, tak? Tak powiedziałem, wielu z was zwróciło mi uwagę na tym, że tutaj Jasnowidz mówił o tym, że będzie żałobie, nie mówił o śmierci polityka, aczkolwiek można to też w ten sposób interpretować, tak? Czy pamiętać jakby tutaj wypowiedzi. Nieprawdopodobna to jest sytuacja, jeśli chodzi właśnie o całe to zdarzenie. No mówię, muszę powiedzieć, że jestem w szoku. Jeśli nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw 2019 rok, która mówi o śmierć Morawieckiego, polityka w 2019 roku, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Już za chwilę poznasz szokującą przepowiednię na 2019 rok, która mówi o śmierć Morawieckiego, polityka w 2019 roku, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w zonę dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Od razu chcę powiedzieć, że przedstawiam przepowiednię. Nikomu nie życzę śmierci. Życzę oczywiście każdemu, żeby żył jak najdłużej w zdrowiu i dobrobycie. Natomiast przedstawiam przepowiednię. Przedstawiam na swoim kanale setki przepowiedni. Jedna z tych przepowiedni mówi o tym, że w 2019 roku dojdzie do śmierci czołowego polityka Morawieckiego, powiedzmy sobie wprost. I tutaj o kogo może tak naprawdę chodzić w tej przepowiedni? W jakich okolicznościach ta osoba może umrzeć? Nieprawdopodobna sytuacja, praktycznie ta przepowiednia się realizuje. Realizuje się ona praktycznie co do miejsca i czasu. No czy czas po prostu, to już praktycznie jest tak, ta przepowiednia była z 2017 roku, no ale ona się praktycznie realizuje, tak? Ona się praktycznie realizuje i tam była mowa właśnie o żałobie w Sejmie i ta żałoba będzie miała miejsce, tak? Jako właśnie polityka, postać zasłużoną ojca tak naprawdę tutaj premiera Mateusza Morawieckiego. Widzimy, tak, Kornel Andrzej Morawiecki, polski polityk i fizyk, nauczyciel akademicki, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, poseł i marszałek senior Sejmu 8 kadencji, kawaler Orderu Orła Białego, tak? No nieprawdopodobna absolutnie sytuacja. O, partia Kukiz, tak? Czyli właśnie był w partii bodajże PiS, później wystąpił i w partii teraz Kukiz był. Nieprawdopodobna sytuacja, że rzeczywiście ta przepowiednia zrealizowała się, że ona po prostu zrealizowała się. Jest to kolejna praktycznie przepowiednia, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego, która się zrealizowała. Ja ją tylko dopracowywałem, tak, jeśli chodzi o po prostu osobę, postać. Miałem takie przeczucie po prostu, że właśnie chodzi o tą osobę, tą postać i że to może być związane. Muszę powiedzieć, że nawet zapomniałem o tej przepowiedni. Robiłem praktycznie kolejne filmiki, a dzisiaj praktycznie do niej wróciłem, tak? Tutaj jesteśmy na zapleczu, widzimy, kiedy praktycznie ten film został przesłany, tak? Ten film został przesłany tutaj, widzimy, 27 lutego 2019 roku, tak? To wtedy właśnie ten film został przesłany, natomiast nie został on nigdy upubliczniony, tak? Nie został po prostu upubliczniony. Dzisiaj tak naprawdę pokazuje za kulis, tak? Jak to właśnie wszystko wygląda. Natomiast ten pierwotny film mówiący o tym, że Krzysztof Jackowski, śmierć polityka, żałoba w Sejmie, to jest film z 2017 roku, 5 december, 5 grudnia. Widzimy tutaj, tak, jaka była popularność praktycznie tego filmu. 11 984 wyświetleń. Tak, i to rzeczywiście się praktycznie realizuje. Zobaczmy jeszcze początek. Witam, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj Okiem Baszy będzie poświęcone żałobie w Sejmie, żałobie, której mówił Krzysztof Jackowski w swojej przepowiedni. Wiele tak naprawdę osób z was, nagrałem wcześniej filmik, który mówi o tym, że jakiś kluczowy, znany polityk umrze jesienią w Polsce. Kluczowy, znany tak naprawdę polityk umrze jesienią. To się praktycznie... To, co tak naprawdę wskazało mi na fakt. To się praktycznie wszystko realizuje, tak? Kluczowy, znany praktycznie polityk umrze jesienią. To się praktycznie wszystko realizuje. Że tutaj nie była mowa konkretnie o danych...
No tutaj była też moja interpretacja, tak, bo ta żałoba mogła być rozszerzona, tak, to mogła być właśnie żałoba, która mogłaby wynikać zupełnie z innej przyczyny, tak. No nieprawdopodobna absolutnie sytuacja, tak, no niezwykłe to, że praktycznie Jasnowidz Jackowski to przewidział, tak, przewidział to, no na moim kanale znajdują się także inne przepowiednia, które także po prostu są skuteczne, w których także Jasnowidz Jackowski mówił, co się wydarzy w przyszłości i to rzeczywiście miało miejsce, tak, i to rzeczywiście po prostu miało miejsce. Dochodziło do różnych po prostu tutaj tragedii, tak, zbiegło się to w tym czasie, no, między innymi tutaj katastrofa w hali po prostu w Katowicach, a także po prostu inne towi policji w tej miejscowości, że następnego dnia, czy najbliższych dniach będzie chował razem ze swoimi kolegami, z kolegę z policji. Czyli tutaj widzicie, macie przykład nawet, tak, że Jasnowidz Jackowski właśnie wskazał znajomemu po prostu tutaj, tak, znaczy znajomemu policjantowi, że będą chować praktycznie kolegę i to się rzeczywiście później zrealizowało. Po prostu pukał się w czoło, tak, mówił, przecież to jest niemożliwe, tak, nie zna żadnych tutaj kolegów, zna po prostu komendę policji i tak dalej, zna po prostu pracowników i nie wyobraża sobie, żeby tak naprawdę jakiś kolega miał po prostu odchodzić na emeryturę i tak dalej, co się okazało, że rzeczywiście Jasnowidz tutaj miał rację, ponieważ następnego dnia w wypadku samochodowym śmiertelnie zginął po prostu jeden z policjantów i rzeczywiście jakby tutaj Krzysztof Jackowski mówił o tym, że pożegna kolegę, ponieważ pożegnał go w ostatniej tak naprawdę drodze na cmentarz, pożegnał po prostu, odprowadził tutaj swojego kolegę z policji, swojego kolegę z pracy, który zginął w wypadku samochodowym. Także napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Na pewno takie przesłanki są zawsze po prostu niebezpieczne. Kolejny praktycznie sukces, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego. Przypomnę, że ostatnio praktycznie Jasnowidz Jackowski wskazał miejsce, gdzie znajdowały się zwłoki Piotra Woźniaka Staraka, a więc mężczyzny, który praktycznie zaginął na jeziorze Kisajno, bodajże tak, na Mazurach wskazał. Wskazał także Jasnowidz po prostu przyczyny śmierci praktycznie tego mężczyzny, że ten mężczyzna zginął od uderzenia po prostu łodzi, tak? Czyli po prostu wypadł z tej łodzi, ta łódka zatoczyła tak naprawdę kółko i podwoziem czy śrubą po prostu uderzyła go. Mało na przykład media mówiły o tym, że rzeczywiście potem jakby prokuratura przedstawiła wyniki sekcji zwłok. Bezpośrednią przyczyną właśnie było to, że się utopił, tak, ale najpierw po prostu doszło do uszkodzenia tak naprawdę głowy, czaszki, tak, czyli właśnie ta łódź przygniotła tak naprawdę tego mężczyznę i później on tak naprawdę stracił przytomność i utonął, tak, no bo przecież ten mężczyzna potrafił płynąć, no ale wiadomo, po prostu noc, praktycznie łódka, która płynie na wprost niego, nie zdążył się odchylić i to było przyczyną śmierci, tak, bo wiemy, że przecież druga osoba, która była na tej łodzi, też wypadła, ale dopłynęła do brzegu, więc gdyby nie ta łódź, która uderzyła właśnie w Piotra Woźniaka Staraka, to pewnie by żył do dzisiaj, tak, dopłynąłby pewnie do brzegu, a tak się praktycznie nie stało. Jasnowidz Jackowski wskazał właśnie precyzyjnie, gdzie znajdowały się tutaj po prostu te zwłoki, później grupa płetwonurków odnalazła te oczywiście zwłoki, natomiast miejsce na mapie, gdzie miały się znajdować te zwłoki, wskazał Jasnowidz Jackowski. No nieprawdopodobna sytuacja, tak, nieprawdopodobna historia, dar, jakim dysponuje tak naprawdę Jasnowidz, czy można o to praktycznie przewidzieć, tak, to, że to można to po prostu praktycznie tutaj wskazać, tak. No tak mówię, to była przepowiednia z 2017 roku, ta przepowiednia dzisiaj się realizuje na naszych oczach, tak. Oczywiście ogromny dramat, tak, i żałoba, natomiast tutaj chyba z tego, co się orientuje, Kornel Morawiecki zmarł na raka trzustki, tak, jeśli się nie mylę bodajże, no to jest ta choroba praktycznie nieuleczalna, śmiertelna, tak, tam są rokowania, jeśli chodzi o raka trzustki, tam do kilku miesięcy, maksymalnie chyba do pół roku, także no nieprawdopodobna sytuacja właśnie, jeśli chodzi o tą wizję, tą przepowiednię, ten filmik, który też wrzuciłem, tak, gdzie ja praktycznie wiedziałem, o kogo będzie chodziło, filmik właśnie tutaj z 27 lutego 2019 roku, no ale nie chciałem tak naprawdę tego publiczniać, pokazywać to publicznie. Dzisiaj mogę po prostu pokazać to, mogę po prostu o tym powiedzieć i rzeczywiście, tak, Jasnowidz Jackowski powiedział, że dojdzie do śmierci polityka, że widzi po prostu żałobę w Sejmie, natomiast tutaj ja doprecyzowałem konkretnie, o kogo może chodzić. Nieprawdopodobna sytuacja, naprawdę absolutnie, no, aż ciarki przechodzą, że rzeczywiście te przepowiednie realizują się, tak, człowiek żyje, normalnie funkcjonuje, pracuje, a nagle się okazuje, że ta przepowiednia, którą przedstawiałem na kanale, dzisiaj ona się praktycznie realizuje, tak? Realizuje praktycznie co do joty, to wszystko ma miejsce, właśnie to, co było przedstawione.
ze względu, że wiele tych przepowiedni się sprawdziło, więc ciężko jest tutaj powiedzieć, żeby i ta zapowiedź nie miała miejsca, tak? Tylko w jakiej formie, czy ona będzie dotyczyła rzeczywiście tych polityków, czy będzie dotyczyła zwykłych ludzi, no i kto na tym najbardziej ucierpi, tak? Kto na tym najbardziej ucierpi? Jakby to wiadomo, że okres grudniowy to jest... Ale zobaczmy sobie, że jakby ta przepowiednia po prostu jasnowidza Jackowskiego, jak ona była blisko tak naprawdę, tak? Bo on mówi, umrze polityk, tak? No Kornel Morawiecki był przecież politykiem, tak? Może nie był już teraz tak czynnym. Miał to samo nazwisko, co premier. Tak, więc to było straszne tak naprawdę tutaj, bardzo bliska po prostu ta przepowiednia, tak, że to był czołowy tak naprawdę polityk, bo nie chodziło o śmierć po prostu tutaj jakby byłego polityka czy byłego posła, tak, tylko to był czołowy tak naprawdę polityk. Jasnowidz mówił o tym, że będzie żałoba w Sejmie po czołowym polityku. No niektórzy interpretowali to, że po prostu umrze jakiś przywódca partii, tak, czy przywódca partii Platformy, czy po prostu PiSu, czy PSL-u, w ten sposób to było interpretowane, a tu się okazuje, że nie, tu się okazało, że to była śmierć właśnie Kornela Morawieckiego. No to wszystko praktycznie na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie. Raz jeszcze, no tutaj wyrazy kondolencji, tak, i no współczucia dla rodziny. Natomiast ja, tak powiedziałem, przedstawiam w kontekście przepowiedni na kanale. No nieprawdopodobna sytuacja. Pozdrawiam, trzymajcie się.